Ab Jędraszewski złożył rezygnację. Ojciec Święty zdecyduje. Metropolita krakowski abt Marek Jędraszewski podczas spotkania dotyczącego zmian personalnych w diecezji poinformował, że złożył na ręce papieża Franciszka rezygnację z pełnionego urzędu metropolity krakowskiego w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. 24 lipca skończy 75 lat. Zgodnie z przepisami kościelnymi, gdy ordynariusz diecezji osiągnie wiek emerytalny 75 lat, składa na ręce papieża rezygnację z pełnionego urzędu, a na jego miejsce mianowany jest nowy. Papież może też zdecydować o przedłużeniu posługi metropolity pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Abt Marek Jędraszewski złożył dymisję. W piątek abt Jędraszewski spotkał się z księżmi archidiecezji krakowskiej, którzy przechodzą na emeryturę lub obejmują nowe stanowiska. Dziękując proboszczom przechodzącym na emeryturę i wręczając nowe nominacje księżom archidiecezji krakowskiej, abt Marek Jędraszewski poinformował, że złożył na ręce Ojca Świętego, zgodnie z prawem, rezygnację z pełnionego przez ponad 7 lat urzędu arcybiskupa metropolity krakowskiego. 24 lipca kończy 75 lat, głosi komunikat opublikowany na stronie kurii po tym spotkaniu. Ojciec Święty zdecyduje, jak długo tutaj jeszcze przyjdzie mi pracować, powiedział podczas tego spotkania abt Jędraszewski. W ostatnich latach metropolita krakowski był krytykowany za jego kontrowersyjne wypowiedzi m.in. o aborcji i społeczności LGBT+. Hierarcha miał być odpowiedzialny za wewnętrzne konflikty w krakowskiej kurii, na przykład w sprawie pieczy nad kapituły katedralnej na Wawelu. Kim jest abt Marek Jędraszewski? Ingres abt Marka Jędraszewskiego, czyli uroczyste objęcie obowiązków pasterza krakowskiego kościoła, odbył się 28 stycznia 2017 roku w katedrze na Wawelu. Jego poprzednikiem, jako metropolita krakowski, był kardynał Stanisław Dziwisz, który złożył rezygnację z tej posługi w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Abt Marek Jędraszewski był wcześniej metropolitą łódzkim. Abt Jędraszewski urodził się 24 lipca 1949 roku, studiował w arcybiskupim seminarium duchownym i na papieskim wydziale teologicznym w Poznaniu. W 1973 roku przyjął święcenia kapłańskie. Potem był wikariuszem w parafii pod wezwaniem świętego Marcina w Odolanowie koło Ostrowa w LKP. W roku 1975 wyjechał na studia do Rzymu, gdzie obronił pracę doktorską. Po powrocie do Polski w latach 1980-1996 był adiunktem na papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Jednocześnie, w latach 1980-1987, był prefektem arcybiskupiego seminarium duchownego w Poznaniu. W latach 1987-1996 pracował w Przewodniku Katolickim, w którym od 1990 roku był redaktorem naczelnym. W roku 1991 habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W roku 1996 otrzymał nominację na wikariusza biskupiego do spraw nauki i kultury w archidiecezji poznańskiej oraz na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Akademickiego w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu.
biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej mianował go w 1997 roku Jan Paweł II, w 2012 roku decyzją Benedykta XVI został metropolitą łódzkim. W 2014 roku został zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W Konferencji Episkopatu Polski pełni ponadto następujące funkcje: jest członkiem Rady Stałej KEP, przewodniczącym Rady Naukowej, członkiem Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki i Wiary, Komisji Wychowania Katolickiego, Rady do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży, a także delegatem KEP do Spraw Duszpasterstwa Akademickiego. Jest także wielkim kanclerzem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jego dewizą biskupią są słowa Scire Christum, znać Chrystusa.